A w tym odcinku pokażę Wam, dlaczego to ja mogę zastąpić Sergio Pereza. Będzie o Toto Wolffie, który daje do zrozumienia, że w końcu Max Verstappen trafi do Mercedesa. Będzie o Christianie Hornerze, coraz mocniejszym w tej politycznej układance Christianie Hornerze, który ma ponoć poważnie rozważać zatrudnienie Fernando Alonso. Dzieje się, kochani, w świadku Formuły 1, więc zaczynamy kolejny ósmy bieg. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Dziś początek tego odcinka wyjątkowy, bo odcinek wyjazdowy. Ja siedzę, słuchajcie, w wyścigowym mini, do tego przejdę za momencik, bo słuchajcie, przez najbliższe 3 minutki będę Wam opowiadał o tym, co zrobić, jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z wyścigami, bo często też o to pytacie i o tym teraz będzie, na to pytanie teraz Wam odpowiem. Speedmasters, czyli nasz partner, to zespół sportowy, który przygotowuje zawodników do wyścigów amatorskich, ale też do Mistrzostw Polski. I tu ważna dla Was informacja. Organizuje też treningi na torze Słomczyn i na torze Poznań. I ja właśnie w takim treningu wziąłem udział. Co jest super? To, że przyjeżdżasz i masz wszystko podane na tacy. Podstawiony samochód, opony, paliwo, kask, serwis, no i najważniejsze, instruktor. Samochód to mini, 200-konne, które naprawdę jedzie solidnie. Ma też szperę, która fajnie pomaga. Oczywiście zawias sportowy, no przygotowana fura. Oczywiście o kubełku czy szelkach, czyli sportowych pasach, nie muszę mówić. To jasne, ale to też ważne, bo zapięci w takim kubełku dużo lepiej czujecie samochód tyłkiem i możecie od razu reagować na to, co się z nim dzieje. Koszt to 950 zł za godzinę jazdy po torze Słomczyń z instruktorem. No i w ciągu takiej godziny macie i trochę teorii, i 25 kółek, takich już na ostro. Niektóre firmy podstawiają Wam jakieś zdławione, nie wiem, Lambo i przejeżdżacie nim jedno kółko, a tutaj macie dużo więcej, plus właśnie instruktor. Wszystko turbo bezpiecznie. Jeździcie szybko, to jasne, ale i samochód, i tor, wszystko jest zrobione tak, że po prostu o to bezpieczeństwo nie musicie się martwić. Więc jeśli jeszcze nigdy nie jeździliście sportowo, a chcecie zacząć, nawet jak zupełnie nic w tym kierunku nie robiliście, to jest to dla Was super opcja. Dla tych, którzy już coś kiedyś spróbowali, oczywiście też. Na prezent dla jakiegoś fana ścigania, to też jest super. Voucher i same treningi możecie wykupić na stronie Speedmasters. Macie ją w opisie. Na stronie znajdziecie też numer telefonu, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania. No a wracając do mojego treningu, ja też w końcu nie myślałem o tysiącu innych rzeczy, jak to zwykle bywa, gdy przyjeżdżam swoim samochodem. Skupiłem się po prostu na jeżdżeniu. Jak było tuż po? Dobra, słuchajcie, wysiedliśmy właśnie z samochodu. Jestem jeszcze troszeczkę roztrzęsiony, co po mnie słychać, bo 25 kółek wydaje się, że to nie jest jakoś bardzo dużo, ale to jest bardzo dużo, uwierzcie mi. Radek, mega dzięki. Bardzo proszę. Jak było, powiedz, tylko szczerze. Było bardzo dobrze. Nie, akurat tutaj mamy praktycznie zawodnika, więc umówmy się, że jest super. Sergio Perez, idę po ciebie. Niedużo musiałem poprawiać. Jest jeden zakręt, na którym jeszcze musimy popracować, jest. Taki kluczowy. Tak. Ale jak to poprawić, to będzie mega. Radziu, mega uczy. Ja się sam mega dzisiaj dużo nauczyłem, chociaż już trochę w tych amatorskich imprezach jeździłem, ale naprawdę to była cenna dla mnie lekcja, więc mega dzięki. Kochani, 200 koni, 900 w okolicach? Tak. Wagi? Tak. I to naprawdę robi robotę, w sensie jest kompresorek, to idzie od dołu, jest szpera płytkowa, wow, jakby mega to zapierdziela. Dobra, tyle na dzisiaj. Wracamy już do naszego tradycyjnego studia i ten odcinek zaczynamy od szybkich newsów, a szybkie newsy zaczynamy od informacji dotyczącej pierwszego treningu w Grand Prix Japonii. Przypominam Wam, jest ten przepis, że trzeba dwa treningi oddać w sezonie debiutantom. Każda z ekip tak musi zrobić, no i ekipa RB zrobi to właśnie w Japonii, co oznacza, że w pierwszym treningu będziemy mieli dwóch Japończyków w stawce, bo będzie nie mniej tylko Yuki Tsunoda, ale też Ayumu Iwasa, który zastąpi Daniela Ricciardo w drugim samochodzie. 22-latek obecnie jeżdżący w japońskiej Super Formule, a rok wcześniej jeździł w Formule 2 i zajął w niej czwarte miejsce. No i to oczywisty ukłon w stronę japońskich kibiców, ale też w stronę Hondy, z którą Red Bull cały czas przecież bardzo dobrze żyje. No i to też pewne utrudnienie dla Daniela Ricciardo, szukanie prędkości, a Daniel musi tę prędkość jak najszybciej znaleźć. Bez jednego treningu nie jest łatwe. Pozostając przy japońskich kierowcach, a w zasadzie pozostając przy Yukim Tsunodzie, Helmut Marko wypowiedział się ostatnio na jego temat i
powiedział o jego szansach na przejęcie fotela po ewentualnie Sergio Perezie. Na łamach motorsport.com Helmut Marko stwierdził, że okej, Yuki miał teraz dobry występ w Australii, ale spokojnie, to tylko jedna jaskółka i ona wiosnę absolutnie nie czyni. Yuki musi się jeszcze poprawić, jeśli mamy go w ogóle rozważać w kontekście miejsca w Red Bullu. Więc jeśli ktoś już teraz Yukiego próbuje do Red Bulla wrzucać, to Helmut Marko mówi: hola, hola, przyjaciele, troszeczkę dajmy mu jeszcze czasu, żeby się pokazał. Daje temu 5% szans, że Yuki Tsunoda w przyszłym sezonie pojedzie w Red Bullu. Myślę, że jest dużo więcej szybszych kandydatów, ciekawszych na pewno. Więc sorry Yuki, ale szanse moim zdaniem mizerne. No, teoretycznie cały czas o ten fotel walczy też Daniel Ricciardo, no tylko on na razie musi powalczyć skutecznie z Yukim Tsunodą. To mu na razie nie wychodzi, ale w ekipie RB jest spokój. Laurent Mekies, czyli szef tej ekipy, powiedział o Danielu Ricciardo i o jego formie w Australii, że prawda jest taka, że my po prostu musimy dać mu samochód, w którym on się lepiej czuje. To wypowiedź Francuza dla portalu motorsport.com. Daniel był tak szybki jak ci goście, którzy zdobyli punkty, więc on będzie walczył o punkty, jeśli będzie miał lepszą pozycję startową. Po prostu miał naprawdę dobry wyścig, mimo że startował z tak daleka. Wiemy, jaką musimy robotę wykonać i to jest dla nas taki początek i teraz idziemy w dobrą stronę. Więc tam jest jakiś cały czas duży kredyt zaufania wobec Daniela. Tutaj jest mowa o dobrym wyścigu. No, wiadomo, jak się analizuje dane i się patrzy na szczegóły, no to pewnie wychodzi to trochę inaczej niż jak patrzy się na to bardziej ogólnie. No, z zewnątrz ten weekend po prostu Daniela Ricciardo nie wyglądał dobrze. Wyścig, okej, było tempo, ale nie było tego tempa ostatecznie w kwalifikacjach i była ostatecznie słaba pozycja startowa. My to samo robiliśmy, jak startował Robert Kubica w 2019 roku i też analizowaliśmy bardzo mocno jego starty i tam też było widać czasami trochę więcej rzeczy niż wychodziło z takich bardziej ogólnych analiz, więc tak może być, że Daniel Ricciardo rzeczywiście miał dobry wyścig, ale ostatecznie nie ma punktów, jest gorszy od Tsunody, a nie tak miało być, więc po prostu to tempo trzeba znaleźć albo coś zmienić w samochodzie, nie wiem, w każdym razie jest źle. Dobrze za to, słuchajcie, nawet bardzo dobrze jest u Günthera Steinera. Jeśli ktoś się zastanawia, czy Günther Steiner narzeka na brak atrakcji po karierze w Formule 1, to powiem szczerze, że nie ma takiego zagrożenia, bo Günther Steiner radzi sobie świetnie. Ostatnio był ekspertem w niemieckim Sky'u, później w jednej z australijskich telewizji. Był przecież tym, który przeprowadzał rozmowy po wyścigu w Australii właśnie, no a teraz będzie, słuchajcie, ambasadorem wyścigu w Miami. Ambasador idealny, był uwielbiany przez Amerykanów. No i zapytany był Günther Steiner, czy w końcu wróci do Formuły 1 w roli może szefa zespołu, może jakiś inny, to powiedział, że musi to być odpowiedni projekt, który mi się spodoba, wtedy może do Formuły 1 wrócę. A na razie Günther Steiner świetnie robi to, co człowiek z jego pozycją teraz musi robić, czyli po prostu zarabia dobre pieniądze i chwała mu za to, bo ma wielu fanów, nie ma co się dziwić, że tych fanów ma, więc to sobie teraz bardzo dobrze monetyzuje. Sebastian Vettel to też jest człowiek, który ma bardzo wielu fanów i człowiek, którego wielu chciałoby znowu zobaczyć w motorsporcie, a może w Formule 1. Dajcie znać, czy wy chcielibyście, żeby Sebastian Vettel wrócił do F1, czy raczej stoicie po stronie tych, którzy mówią, że starczy już starych kierowców w F1. Wciągajmy do tego sportu młodych, a nie znowu dawajmy miejsca 30-parolatkom, którzy pojeżdżą kilka lat, a później i tak znowu odejdą na drugą czy trzecią emeryturę, bo tak ostatnio choćby Ralf Schumacher na temat Fernando Alonso akurat się wypowiadał. Ja akurat Sebastiana Vettela z chęcią bym w Formule 1 znowu zobaczył, ze względu na to, jaki on ma charakter. To jest gość, który po prostu ten charakter ma bardzo widoczny, nie boi się mówić w różnych sprawach, które są dla wielu osób, nie wiem, kontrowersyjne, czy wiele osób ma inne zdanie. On mówi to wprost i ja to bardzo w nim zawsze szanowałem. No ale tak, są dwie sprawy. Sebastian Vettel ostatnio wypowiedział się na temat startu w Le Mans, bo ostatnio testował samochód z Porsche Hypercar. No i był pytany, czy jest szansa na Le Mans, ale na razie jest tak, bardzo ogólnie się na ten temat Sebastian Vettel wypowiada. Powiedział, że był ciekawy, jak te samochody się zachowują. To był powód testów, to było świetne doświadczenie, dobrze się bawiłem. Zupełnie inna technika jazdy, trzeba inaczej obchodzić się z wagą w tym samochodzie w porównaniu do Formuły 1. Opony są
są zupełnie inne i po prostu cała ta konkurencja motorsportu jest od F1 zupełnie inna. Ale to nie jest tak, że start Vettela w Le Mans jest wykluczony, więc jeśli ktoś jest wielkim fanem długiego dystansu czy Sebastiana Vettela, to polecam to śledzić. No ale oczywiście też przy okazji w RTL-u Sebastian Vettel został zapytany, czy myśli o powrocie do Formuły 1. No i odpowiedział, że oczywiście cały czas gdzieś ta myśl się pojawia i trochę z tym sportem cały czas jednak się flirtuje. W takich momentach wtedy przychodzą moje dzieciaki i mówią: tata, nie rób tego, bo znowu nie będziecie tyle czasu w domu. Ja bardzo dobrze spędziłem ostatnie 1,5 roku, świetnie bawiłem się z dziećmi, mam nadzieję, że one ze mną również. Może mi się coś odmieni, ale na ten moment wszystko układa mi się świetnie. Nie mówi nie, Sebastian Vettel nie mówi takiego twardego, że nie, to jest zamknięty rozdział. Gdyby pojawiła się bardzo dobra oferta z bardzo dobrego zespołu stopki, teraz mamy sytuację, w której może taka oferta się pojawi, to myślę, że Sebastian rozważyłby powrót, ale też nie ma co ukrywać, na rynku jest paru innych ciekawych kierowców, więc ktoś musiałby rzeczywiście bardzo tego Sebastiana u siebie chcieć. Mercedes? Może rzeczywiście, gdyby nie poukładało się z Antonellim jakoś, gdyby nie poukładało się z Alonso, z Sainzem, z Albonem, ale za chwilę do tego rynku transferowego jeszcze przejdę. Zanim o rynku transferowym, to jeszcze słówko o największym problemie Mercedesa, bo ostatnio wypowiedzieli się na ten temat i Toto Wolff, i James Allison. Toto Wolff powiedział, że w ostatnich latach to my nie byliśmy pewni co do naszego zawieszenia, mieliśmy wibracje na drążku kierowniczym, nie byliśmy pewni sztywności mocowania skrzyni. Z tymi rzeczami się uporaliśmy. Teraz to, co widzimy w tunelu aerodynamicznym, po prostu nie przekłada się na to, co jest na torze. Brakuje korelacji. Korelacja to jest słowo uwielbiane przez m.in. Roberta Kubicę, z którym jak wielokrotnie rozmawiałem, gdy był kierowcą rezerwowym w jednej czy w drugiej ekipie, no to mówi, że ta korelacja to jest po prostu klucz, żeby to, co jest w symulatorze, zgadzało się z tym na torze. Bo jeśli to się nie zgadza, no to jak masz rozwijać samochód w symulatorze, kiedy on pokazuje coś innego niż to, co jest w rzeczywistości. Ten symulator wtedy trochę po prostu nie ma sensu. Toto Wolff dodaje, że my w zeszłym roku walczyliśmy w Australii o zwycięstwo, no a teraz wszyscy wiemy, jak było. Musimy zacząć głęboko szukać, bo jest to po prostu ekstremalnie bolesne. No, nie ma co ukrywać, rzeczywiście jest. James Allison, czyli ich dyrektor techniczny, dodał jeszcze, że zauważyliśmy, że nasza konkurencyjność spada, kiedy tor robi się ciepły, kiedy jest najcieplejszy moment dnia i przez to też wzrastają temperatury opon. Na to wskazuje James Allison, pokazując, że często jest tak, że jest jakiś moment w ciągu weekendu, kiedy ich samochód naprawdę dobrze się spisuje. I tak było przez parę rzeczywiście momentów tego sezonu. Był, nie wiem, jakiś jeden trening i Mercedes nagle bardzo dobre czasy, a później przychodzi inna sesja i kompletny spadek formy. Więc James Allison wskazuje tutaj po prostu na temperaturę. Po prostu, no bo to jest taki czynnik, ale dlaczego, co, gdzie, jak i kiedy, no to już nie jest takie łatwe do określenia i dlatego ten Mercedes też takie problemy cały czas ma. Pozostaje jeszcze przy Mercedesie, ale teraz o tych wyborach Toto Wolffa, a w zasadzie o wyborze, bo Toto Wolff ma jeden wybór bardzo ważny do podjęcia w tym sezonie. Kto zastąpi Hamiltona na rok 2025? I sporo ciekawych wieści przekazał Toto Wolff w tej sprawie w rozmowie z australijską telewizją Fox. Po pierwsze, Toto Wolff powiedział, że do lata chce zdecydować, kto usiądzie obok Russella w Mercedesie, więc jeszcze trochę czasu na decyzję sobie daje. No i dodał Toto Wolff, że wiele zależy od tego, co zdecyduje Max Verstappen. No i znowu Toto Wolff w tej rozmowie odwołał się do sytuacji z 2014 roku. Mówi Toto Wolff: miałem okazję go wtedy zatrudnić. Rozmawiałem w 2014 roku z jego ojcem, ale byłem w stanie zaproponować tylko wsparcie w Formule 2, a fotel w F1 dopiero po 2 latach. No i wtedy Maxa przygarnęła do samochodu rodzina Red Bulla. No i w taki sposób Max Verstappen z Mercedesem się nie związał, no ale dopytywany w tej rozmowie był Toto Wolff, czy ta relacja jeszcze ma szansę na kolejną szansę, czy w końcu się zwiążą, no bo to bardzo tego żałuje, że wtedy się tego nie udało zrobić. I Wolff mówi: zdecydowanie, na jakimś etapie ta relacja po prostu musi się wydarzyć, tylko nie wiem kiedy. Więc z dużą pewnością, o tym Toto Wolff informuje, powiedział też Wolff, to też jest bardzo ciekawe, że Max w tym momencie jest dla Mercedesa numerem 1, dodał, że w grze są oczywiście Antonelli, Sainz czy Alonso, ale numero uno dla Mercedesa to Max Verstappen. No i tak naprawdę nie ma się temu co dziwić i wszyscy tak naprawdę teraz czekają na ruch Maxa Verstappena, a to jest trochę
na ten moment wróżenie z fusów, bo nie wiemy, jak się zachowają Max i jego tata i jego menedżer w związku z całą tą układanką w Red Bullu. Która to układanka ma nowe elementy? Te nowe elementy nam dostarcza portal Automotorum Sport i dziennikarz Michael Schmidt, bardzo dobrze poinformowany w tych padokowych układankach. No i też nie ukrywam, zawsze mający dobre informacje z austriackiej strony Red Bulla, tak to nazwijmy. No i słuchajcie, co do Red Bulla, no to tak, po pierwsze, było spotkanie najważniejszych ludzi z tej ekipy, spotkali się w Dubaju i to zarówno jeśli chodzi o tych ludzi po tej stronie austriackiej, jak i po stronie tajskiej. No i według Michaela Schmidta pozycja Hornera w całym zespole miała się poprawić. Ma bardzo duże wsparcie od Tajów cały czas i w ogóle może zostać nie tylko szefem całej operacji wyścigowej, to o czym się mówiło już wcześniej, ale miałby przejąć jeszcze większe obowiązki, być może stanąć na czele w ogóle całego Red Bulla, nie tylko tej sekcji wyścigowej. No, myślę, że ambicje Christiana Hornera zakładają taki scenariusz, więc to jest jedna rzecz. Christian Horner wcale się z Red Bulla nie ma zamiaru zawijać. Co więcej, to wsparcie jest duże. W artykule znalazły się też bardzo ciekawe wskazówki na temat tego, co się dzieje teraz na rynku transferowym. Część informacji wiedzieliśmy, część informacji jest nowa. To tak, co do Maxa Verstappena, Mercedes i Aston Martin, bardzo tego Maxa Verstappena u siebie chcą mieć, no i to wiedzieliśmy, to jest niejako tego potwierdzenie. Aston Martin dodatkowo chce jeszcze bardzo Adriana Newey'a, a Mercedes Newey'em wcale ma nie być tak mocno zainteresowany, więc to też może gdzieś tam ewentualnie Maxowi trochę dodawać animuszu przy ewentualnym przejściu do Astona, że przeszedłby tam też Adrian Newey, czyli gość, który mu jednak zapewnił samochód zdolny do wygrywania. Ale czy Adrian Newey będzie w stanie powtórzyć takie sukcesy w Astonie z zupełnie jednak innymi ludźmi? No to już jest inne pytanie, ale jakiś taki plusik dla Astona tutaj, jeśli udałoby się ściągnąć ten pakiet, powiedzieć Maxowi, przychodzi do nas też Newey, dawaj do nas, zawsze trochę łatwiej w negocjacjach. Ale jest tutaj pewien problem, bo Ferrari też ma bardzo mocno naciskać na to, żeby Adrian Newey do nich przeszedł. Takie informacje w tym artykule też się znalazły i wcale mnie to nie dziwi. Zresztą Adrian Newey to jest człowiek, który kiedyś w jednej z rozmów powiedział, że bardzo by chciał kiedyś pracy z Lewisem Hamiltonem, że jest to kierowca, z którym nigdy mu się nie zdarzyło jeszcze pracować. Więc kto wie, to jest kolejny element całej tej wielkiej układanki. Kolejna ważna informacja z tego artykułu jest taka, że Fernando Alonso, który zabiegał i zabiega cały czas o fotel w Mercedesie, ma też mocno zabiegać o miejsce w Red Bullu w tym momencie i robił to jego po prostu management. Wcześniej to był Mercedes, tak? No i co ciekawe, Christian Horner ma być zwolennikiem tego, żeby Fernando Alonso w ekipie Red Bulla się pojawił. Może wejść za Maxa Verstappena, gdyby ten zdecydował się odejść po tym sezonie, ewentualnie. Albo może po prostu wejść za Sergio Pereza i mógłby stworzyć taki super duet z Maxem. No i to taki dodatek ode mnie. Jak ja na to patrzę, to myślę, że dla Christiana Hornera to byłoby bardzo ważne, żeby takiego Fernando Alonso pozyskać i bardzo dobre, bo wtedy ma jednego mega solidnego kierowcę w postaci Alonso i może powiedzieć Verstappenom, słuchajcie, rób ta sobie co chce, tak. Chcecie odchodzić, wam nie podoba się to, co tu się dzieje, proszę bardzo, droga wolna, i zostaje sobie wtedy z Alonso, do którego sobie kogoś jeszcze dobiera i ma gościa, który jest w stanie mu ten tytuł w przyszłym sezonie wyjeździć, gdyby Max się chciał po tym sezonie zawijać, a zdaniem też niemieckich dziennikarzy to jest jedyny i najlepszy moment dla Maxa, żeby się zawijać, bo później ten rynek już tak otwarty może nie być. I to jest słuszna uwaga. Więc myślę, że to może dojść do skutku Fernando Alonso w Red Bullu na przyszły sezon. Też pytanie, jak na to właśnie rodzina Verstappenów by zareagowała, no bo wtedy, no nie ma co ukrywać, Maxowi tak łatwo jak Sergio Perezem już nie będzie. Fernando Alonso wchodzący do zespołu obok Maxa Verstappena, gdyby Verstappenowie zostali, no to rodziłoby tutaj potencjalne, wiecie, nie chcę niczego sugerować ani siać jakichś teorii spiskowych, no ale mielibyśmy po jednej stronie Verstappenów, którzy nie do końca lubią się z Hornerem. Wkracza tam Alonso, on też jest dobrym politykiem, mógłby troszeczkę bardziej trzymać stronę Hornera w tej całej układance.
konflikt wewnątrz ekipy. Wjeżdżamy w to, kochani, bo mielibyśmy dużo ciekawych historii. No ale oczywiście najpierw muszą się jeszcze dogadać. Także co do pieniędzy, a to nie jest łatwe, bo Fernando Alonso tanim zawodnikiem, kochani, nie jest. Więc zobaczymy, czy Max zaakceptuje nowy układ sił w Red Bullu i to, że Christian Horner będzie jednak rósł w siłę i powie, dobra, niech rośnie, już kończymy te spory, tata, dogadaj się tam z nimi i zostajemy w tej układance, czy jednak dalej będą czegoś próbować. I jeszcze jedna ważna informacja z tego artykułu. Audi ma mocno chcieć Carlosa Sainza, ale też Audi nie może długo czekać. I zdaniem Automotor Sport do połowy kwietnia Sainz ma czas, żeby się zdecydować, czy chce w tym Audi jeździć, czy nie. Dodatkowo Nico Hülkenberg ma być już niemal pewny fotela w Audi. To też w tym artykule się znalazło, więc kochani, no dzieje się i to bardzo dużo się dzieje. Ważne i trudne decyzje mają zawodnicy. No spójrzcie na takiego Sainza, naciskane przez Audi. Audi to może być potencjalnie dobra opcja, ale wielka niewiadoma, czy oni od 2026 roku będą mieli samochód pozwalający na zwycięstwa. Może być o to bardzo ciężko. No i właśnie, są może lepsze opcje, może Red Bull jest lepszą opcją, ale z kim? Z Verstappenem czy bez Verstappena? Z Alonso czy bez Alonso? A może Alonso i Carlos Sainz w Red Bullu w przyszłym roku? Dlaczego nie? A może Mercedes? Ale Mercedes, no to chce przecież Maxa Verstappena, jeśli nie Maxa Verstappena, no to Antonellego, ale może Antonelli popsuje kolejne 5 wyścigów w Formule 2 i Sainz będzie idealnym kandydatem do Mercedesa, bo Max Verstappen jednak nie będzie chciał jeździć w Mercedesie. Teraz się dopiero zaczyna cały ten kociołek mocno nam tutaj bulgotać i będzie się dużo działo w najbliższych dniach i tygodniach i bardzo mi się to podoba, bo ten rynek transferowy jest mega po prostu ciekawy. Cudownie, kochani. Dobrych świąt Wam życzę i widzimy się chwilkę po świętach, pewnie we wtorek. Trzymajcie się. Cześć, cześć.